Jeszcze nie można wjeżdżać, ale mieszkańcy już testują nową velostradę. W Katowicach powstaje pierwsza metropolitalna trasa rowerowa. Kolejne są w planach, ale z ich realizacją może być już trudniej. Łukasz Kądziołka. Niektórzy już nie mogą się powstrzymać i jeżdżą po świeżo położonym asfalcie. Trasa będzie miała ponad 4 km, połączy dwie dzielnice, Giszowiec i Brynów. Tak wygląda aktualnie budowana w Katowicach velostrada. Efekty już widać, ale pozostało jeszcze sporo pracy. Teraz trwają prace m.in. przy budowie łącznika z Katowickim Parkiem Leśnym. Są też prowadzone prace przy zagospodarowaniu terenu, przed wykonawcą także przygotowanie miejsc obsługi rowerzystów. Natomiast na ten moment cały czas jest to plac budowy. Ten długi asfaltowy pas może być bardzo popularnym miejscem wśród rowerzystów, zwłaszcza że to pierwsza taka velostrada w mieście i pierwsza z 8, które ma w planach metropolia. W najbliższym czasie odbędą się konsultacje, które mają pomóc w zaplanowaniu dalszego przebiegu tej trasy w kierunku Mysłowic. To jest główne założenie metropolitalnej sieci tras rowerowych. Chodzi o to, żeby łączyły miasta. Tutaj spodziewamy się, że takich kwestii budzących kontrowersje będzie mniej, bo tu po prostu raz, że budowa tej velostrady w samych Katowicach już się rozpoczęła, dwa, że jej przebieg nie koliduje znacząco z żadnymi innymi zamierzeniami innych podmiotów. To nawiązanie do velostrady Katowice-Sosnowiec, której koncepcja ma być gotowa pod koniec lipca, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie poprowadzona w najbardziej optymalny sposób, ponieważ katowiccy radni wyrazili zgodę na inwestycję mieszkaniową tam, gdzie miała powstać infrastruktura dla rowerzystów. Jak okazało się w sądzie, było to niezgodne z prawem. Dla pocieszenia rowerzyści pierwszą i na razie jedyną velostradą przy Dolinie Trzech Stawów pojadą pod koniec tego roku.